Cześć tu Przemysław. Dzisiaj pomówimy sobie troszeczkę o podstawach HTML-a. Dlaczego taki temat? Kursów HTML-a jest mnóstwo w sieci i na pewno są dużo lepsze niż to, co ja bym chciał tutaj przekazać. Dlatego, że nie jestem specjalistą od HTML-a, nie zajmuję się tym zawodowo na co dzień i pewnie popełnię troszeczkę różnych błędów, ale chciałbym przygotować taki prosty kursik. Który bazowałby na tym, co robimy na lekcjach z uczniami, i był dla Was, moich uczniów, taką pomocą, no a może dla innych też również tutaj wsparciem. Także zachęcam do nauki HTML-a samodzielnej z różnych kursów, które są na pewno lepsze, ale myślę, że to nagranie pomoże Wam troszeczkę sobie pewne rzeczy poukładać według tego, co robimy na lekcji. Więc, moi drodzy, tak, do tworzenia stron internetowych wykorzystujemy różne technologie. I takie y, podstawowe trzy technologie, które są po stronie przeglądarki internetowej, to jest HTML, CSS i JavaScript. Y, oczywiście, jeżeli będziecie gdzieś szukać ogłoszeń o pracę, to tam raczej nie będzie się pojawiało wprost JavaScript, ale będzie na przykład jakiś Angular, React, JS i tak dalej, czyli no, biblioteki, frameworki do JavaScripta. Natomiast te trzy technologie to są trzy podstawowe technologie po stronie przeglądarki, do trzech różnych rzeczy. Tu nie można sobie wybrać, a ja będę robił CSS albo ja będę robił JavaScript. Nie. HTML to język hypertekstowy, język znaczników, język opisu struktury strony. Język, który mówi: to jest tytuł, to jest treść, to jest tabelka, to jest obrazek, to jest mocne jakieś zaakcentowane zdanie albo zaakcentowany wyraz. To jest troszeczkę podkreślony wyraz. Taki HTML może być wyświetlany na stronie przeglądarki, może być wyświetlany również w postaci tekstowej. Pierwsze przeglądarki internetowe były tekstowe. Oczywiście no, wtedy jest kłopot z wyświetleniem obrazka, ale wszystko poza obrazkiem, czyli tabelka, rozdział, wyróżnienie, wzmocnienie i tak mogą być wyświetlone również w postaci tekstowej. Te elementy mogą być również przeczytane. I HTML jest czytany przez programy, które pomagają osobom niewidomym, niedowidzącym w zapoznawaniu się z treścią stron internetowych. Dlatego HTML-a stosujemy zawsze w taki sposób, żeby opisać nie wygląd, nie rozłożenie na ekranie, ale opisać, co jest konkretnego w treści. Oczywiście HTML zawiera pewne elementy, które mm, pozwalają formatować wygląd font, kolor, szerokości i tak dalej, ale to są zaszłości historyczne. To są rzeczy, które są w HTML-u z dawnych czasów, no po to, żeby strony internetowe działały. Natomiast od wielu, wielu lat, stare strony internetowe działały, natomiast od wielu, wielu lat w HTML-u nie powinno się tych elementów stosować. Powinniśmy oddzielać treść od jej wyglądu. No i po to jest język CSS, język, który jest opisy, językiem opisu wyglądu. Troszeczkę zachowania, bo można tam jakieś animacje, jakieś rozwijane menu w CSS-ie zrobić, ale CSS ma opisywać wygląd. Czyli ma mówić, gdzie to jest położone, w jaki ma kolor, jaki ma kształt, jaką ma przezroczystość. No my będziemy takie podstawy tylko przerabiać, więc bez zagłębiania się w szczegóły. I teraz trzecia z technologii JavaScript to już jest język programowania. Poprzednie to nie były języki programowania, to były języki opisu, opisu struktury HTML i opisu wyglądu CSS. Natomiast JavaScript to już jest język zachowania się strony. Co ma się zdarzyć, jak tu kliknę, jak zacznę pisać, że no na przykładzie Facebooka wpisuję jakąś wiadomość, coś mi się przyciemnia, coś mi się rozjaśnia, coś mi się powiększa. No, to jest język i język, którym no, sterujemy już naszą stroną jako programem komputerowym. Natomiast my, zanim do JavaScriptu, to pewnie jeszcze długo, długo nie. Natomiast na początek HTML i CSS. Do pisania HTML i CSSa potrzebny jest jakikolwiek edytor tekstu. To może być na upartego notatnik z Windowsa, ale szczerze mówiąc nie polecam tego narzędzia, dlatego że inne narzędzia mają wiele rzeczy wspomagających. Na zajęciach pokazuję edytor tekstu, który nazywa się Gini, który ja używam pod Windowsem i pod Linuxem, Natomiast tutaj nagrywam to na macOSie i Gini pod macOSem nie działa. No niestety, dużo programów pod macOSem nie działa, takich, które są znane mi i używane pod Linuxem, pod Windowsem, jak GIMP. No GIMP trochę działa, ale, ale, ale słabo. Jak Inkscape, który no w ogóle też troszkę tylko działa jeszcze gorzej niż GIMP. No i niestety, niestety mój Gini ulubiony też nie działa. Dlatego ja tutaj sięgnę po inny darmowy edytor tekstu, jakim jest Atom. Atom jest też takim dosyć popularnym edytorkiem, za darmo, do ściągnięcia, więc możecie go, możecie go używać też pod Windowsem, pod Linuxem, pod macOSem, no i Atom pod macOSem działa, więc, więc tutaj zastąpi mojego ulubionego godziny. No i teraz tak, moi drodzy, no, utworzę sobie, nie, 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 nie. utworzę sobie nowy pliczek, A, po tej czy po tej stronie, może po tej stronie New File i teraz każdy HTML będziemy tu mówić oczywiście o html u 5, który jest obecnie obowiązującym językiem HTML i w nim powstają nowoczesne strony internetowe, nie będziemy sięgać do HTML -a 4. Każdy HTML zaczyna się od .type HTML. Ten zapis mówi przeglądarce internetowej, że to, co będzie analizowała, jest HTML-em i jest HTML-em w wersji piątej. To, że tu jest 5, nie jest nigdzie powiedziane, ale w wersji poprzedniej, czwartej, no i wcześniejszych, no ale to już tak bardzo były dawno temu, te wcześniejsze, że nie ma o co wspominać, tutaj jeszcze był dodatkowy, no ja nie pamiętam teraz tego z głowy, dodatkowy zapis, który wskazywał na schemat, wersję na tego HTML-a czwórki i tak dalej. Natomiast jeżeli jest samo gołe HTML oznacza, że to jest HTML wersji 5, ten najnowszy, najostatniejszy. No i teraz nasz HTML, następną rzeczą, którą będzie miał, to będzie miał znacznik HTML, który będzie rozpoczynał, i znacznik HTML, który będzie kończył naszą stronę internetową. W zasadzie mogłoby tego nie być, ale zawsze musi być, tak mówi standard, że to ma być. I teraz nasza strona HTML będzie składała się podobnie jak człowiek z głowy i z ciała. Ok, ja specjalnie zrobiłem te wcięcia. One nie są potrzebne do działania HTML-a, ale porządkują mi w pewien sposób kod. I teraz tak, w ciele sobie napiszę kaczka. Biega sobie po trawie. Ok, i mam tak utworzony element, i chciałbym sprawdzić, czy to działa. No to zapiszmy sobie to. Ja sobie zapiszę na pulpicie, ale nie na samym pulpicie, tylko jeszcze sobie utworzę na pulpicie nowy folder, stronka i zapiszę go pod nazwą pierwszy HTML. To jest bardzo ważne, żeby dać tutaj kropka HTML, żeby po tym rozpoznawały i edytory, i przeglądarka internetowa, i system. No, tu może sobie to zamknę, te welcome'y. Ok, atom mi się w ten sposób ułożył. Od razu widać, że zaczął kolorować tutaj składnie i i zobaczmy, na pulpicie mam Stronka, uruchamiam to w przeglądarce i mam kaczka, biega sobie po trawie, mam pliczek i działa moja pierwsza stronka. Co mogę jeszcze teraz w tej stronce zrobić? Otóż mogę chcieć napisać polskie znaki. No, wpiszę je tutaj wszystkie i sprawdzę, czy to działa. No, niestety okazało się, że te polskie znaki tutaj się rozjechały. Dlatego, że jeszcze nie powiedzieliśmy, jakie jest, kodow jak jest kodowanie tych polskich znaków. I tu jest no, problem taki, który dla początkujących w szczególności jest problemem. Dlatego, że chociażby tak, w Firefoxie mi się rozjechało, a jak odpalimy sobie chroma. To tutaj się też rozjechało, ale na przykład pod Linuxem w naszej pracowni się nie rozjechało. No dlatego, że Chrome nam się jakoś tam gdzieś ustawił w kodowanie polskich znaków UTF-8, a takie powinno tutaj być. No więc polskie znaki mogą być kodowane na różne sposoby i jeżeli chodzi o Linuxa czy o macOSa, no to są one kodowane UTF-8. Pod Windowsem jest już niestety troszeczkę gorzej, różne edytory różnie kodują. Spróbuję się temu przyjrzeć kiedyś eksperymentalnie i nagrać na ten temat odcinek. Ale na razie, żeby polskie znaki działały, no to muszę dopisać coś takiego. Jak widać, atom mi tutaj podpowiada pewne rzeczy. No, ok, coś takiego. Nie będę wyjaśniał teraz dlaczego i co to znaczy, ale to oznacza, że mamy polskie znaki już mieć działające. I już jest zarówno pod Firefoxem, jak i pod Chromem. Polskie znaki wróciły i nawet tam, gdzie pod Linuxem to działało, na przykład pod Chromem w pracowni, to też nie możemy zapominać o tym zapisie. Także ten zapis zawsze będzie w przypadku stron obionych po polsku. Teraz tak, jedna z uczennic zapytała mnie, dlaczego my piszemy częściowo po angielsku, częściowo po polsku. No więc właśnie. Sam HTML jest pisany po angielsku, dlatego że jest to język po angielsku. Natomiast to, co ja tutaj wpisuję, no to wpisuję w takim języku, w jakim jest najwygodniej. Może być po niemiecku, może być po francusku, może być po angielsku. Oczywiście ja to piszę po polsku, no bo tworzymy stronę w tej chwili po polsku jako pierwszą. Także to nie jest tak, że, że, że to mieszamy języki, tylko znaczniki HTML-a, to co jest po angielsku w tych takich ukośnikach. To są znaczniki, które formatują mi tekst, formatują mi strukturę tekstu, bo jeszcze nie wygląd tak. Jak to wygląda? No, jest tu po prostu czarny tekst na białym tle, takimi czcionkami, jakie dobrał sobie, dobrał, so, dobrała sobie przeglądarka automatycznie. I teraz tak. Każdy znacznik, prawie każdy, przepraszam, ma swój początek i koniec. Czyli HTML ma początek tu i koniec tu, i tu jest ten ukośnik. On nie jest tam dla zabawy, dla żartu. Ukośnik jest po to, żeby po prostu oznaczyć, że tutaj jest koniec naszego HTML-a. Tak samo body. Body początek, body koniec. Są znaczniki wyjątki, które nie mają swoich końców, no na przykład meta, bo to jest w głowie, w treści, ogóle się nie w treści, tylko w głowie to raz. I tu jest ustawienie, w głowie, w naszym mózgu ustawiam pewne parametry działania. Nie ma to wpływu na moje ciało bezpośredniego, nie pojawia się ten napis w ciele, ale ma wpływ na moje ciało pośredni poprzez mój mózg, poprzez moją głowę. Więc tutaj w głowie strony internetowej w nagłówku ustawiam, y, ustawiam kodowanie polskich znaków na UTF8 i dzięki temu przeglądarka wie, jak ma traktować ciało, jak ma traktować treść, treść strony. No i dobrze, no i teraz, y, teraz y, co mogę jeszcze zrobić? Mogę w głowie ustawić tytuł i ten znacznik już będzie miał swój początek i będzie miał swój koniec, prawda? I tu pomiędzy nimi już wpisuję w dowolnym języku dowolne znaczki, dowolną treść tytułu, który ma się pojawić w przeglądarce jako tytuł strony. No i w goglach Wyszukiwalce też będzie się pojawiał jako tytuł strony, jeżeli później tę stronę opublikujemy oczywiście w internecie. No więc tytuł tej strony będzie na przykład moja pierwsza strona. Zapisuję to. Odświeżam. W treści nic się nie zmieniło, ale tu u góry na zakładce, czy to w Firefoxie, czy to w Chromie, jak odświeżę, to jest moja pierwsza strona, i uśmieszek, tak jak to wpisałem. Czyli w ten sposób mogę sobie. Yy, no, nazwać stronę, czy wręcz powinienem sobie nazwać stronę. To jest jeden z takich znaczników, które powinny być, no bo inaczej, czy w Google, czy inny, będzie się to dziwnie wyświetlało. No i teraz mamy już ciało, prostą stronkę. Mamy treść, mamy tytuł, mamy kodowanie polskich znaków. No i teraz powiedzmy, że chciałbym, żeby słówko kaczka było wyróżnione, takie wzmocnione, a wzmocniony, silny. Po angielsku to strąg. No, czyli strąg, i teraz znacznik strąg musi mieć początek i musi mieć koniec. Czyli jeżeli chcę wyróżnić samo kaczka, to koniec strąga jest za kaczką. Jeżeli chcę wyróżnić kaczka biega, to koniec strąga jest za biega. I teraz tak zapiszę, i teraz moje, nie wiem czy to widać, powiększę trochę tutaj czcionki. Moje kaczka biega jest już jako pogrubione. Oczywiście jest to pogrubione, dlatego że Firefox uznał, że w ten sposób będzie domyślnie traktował strąga. Jeżeli to będzie program, który będzie czytał treść dla osoby niewidomej, to być może, że to po, no nie pokaże pogrubienia, że to wyróżnienie, wzmocnienie wzmocni głosem. Co jeszcze mogę z takich podstawowych znaczników? Na przykład mogę chcieć zastosować znacznik M. Tu już nie jest tak łatwo się to domyśleć, jak w przypadku strąga. Jak sobie to odpalimy, to co się stanie? Okazuje się, że potrawie jest pochyłe, ale M nie znacza pochyłości. M oznacza emfazę. Emfazę, tak? czyli takie uwypuklenie, ale nie tak silne jak strąg. Czyli jeżeli my coś oznaczamy w tekście jako strąg, to znaczy, że chcemy to bardzo mocno podkreślić. Jeżeli wyróżniamy to jako M, znaczy, że chcemy to troszeczkę wyróżnić, ale tak troszeczkę tylko. No i mm, y, po polsku też mówiłem szczerze, że mówił z taką emfazą, z takim zaangażowaniem, czyli tu chcemy to jak z takim wy, wy, uwypukleniem. No i teraz to, y, jak to wygląda, znowu zależy od domyślnych ustawień y, przeglądarki, bo jeszcze nigdzie tu nic nie mówimy o wyglądzie tego. Dopiero później w CSS-ie będziemy ten wygląd prawda sobie opracowywać. Następnym elementem z takich bardzo podstawowych jest odsyłacz. No bo przecież strona internetowa odsyłaczami stoi. Z masa rzeczy, które klikamy i przenoszą nas w inne miejsca. Na tym polega główna idea stron internetowych. No i do odsyłacza służy znacznik A. A Potem kliknij mnie, i potem muszę skończyć A, żeby pokazać, aby przejść dalej. Wpiszemy coś takiego. No, i nic tu się nie dzieje. Czegoś nie dorobiłem jeszcze. Nic się nie pojawiało. Mówię, że A to jest odsyłacz. Dlatego, że tutaj pojawia się nowość. Otóż nie wiadomo samo A. Po pierwsze, dlaczego A? No różne są wyjaśnienia, niektórzy mówią, że to Anko, czyli kotwica, niektórzy mówią, że dlatego, że odsyłacze są bardzo często, no to wybrano literkę A, bo jest krótka i z, z boku klawiatury łatwo pod palce wchodzi, nie trzeba jej specjalnie szukać. Ale jakiekolwiek by to nie było wyjaśnienie, no to samo A jeszcze nie mówi, gdzie mam przejść. Tu już potrzebny jest parametr, no i takim podstawowym parametrem do znacznika A jest href. Czyli referencja, odwołanie. Odwołanie do konkretnego adresu. I tu muszę podać. Adres strony internetowej lub pliku na dysku, do którego chcę się odwołać. I jeżeli chcę się odwołać gdzieś w internecie dalej, no to muszę tutaj z przodu podać protokół HTTP lub HTTPS. Zaraz spróbujemy jak to działa. O! Teraz już się pojawiło podkreślenie i w momencie kiedy kliknę, przenosi mnie już do Google. Tak. Gdybym tu zapomniał o tym Http. To odsyłacz dalej działa, ale gdy go klikłem, nie przenosi mnie do Google, bo próbuje mnie przenieść, tu u góry to widać, do po prostu ten mój katalog łamany przez google.pl. Do pliku o takiej nazwie, musiałbym mieć plik o nazwie google.pl, żeby tam po prostu jakby do niego mnie to przeniosło. Także trzeba pamiętać, że jeżeli coś ma być w internecie, no to tutaj jest http, no ewentualnie https, jeżeli to ma być wersja szyfrowana. Także znacznik A ma coś więcej niż sam znacznik, ma jeszcze tutaj parametr. Zresztą tutaj w przypadku tego meta, które tak troszkę na szybko pominąłem, jest podobna sytuacja. Jest meta, no i jakiś tam parametr, który wskazuje na to, co będzie dalej. No i teraz, co mógłbym sobie jeszcze chcieć wstawić? Mógłbym jeszcze sobie chcieć wstawić jakiś obrazek, ale żeby wstawić obrazek do strony internetowej, no, muszę go pobrać z internetu, czyli szukam na stronie internetowej na przykład mojej kaczki, Powiedzmy, że może być taka czuszka, pokaż obraz, tak, zapisz obraz. No i zapiszę sobie ją, oczywiście, na pulpicie w katalogu stronka, tu, gdzie mam ten pierwszy HTML. Ona się nazywa Kaczki Podkreślenie 1.j.pg. I teraz ta nazwa jest bardzo ważna, ponieważ teraz wstawiając obrazek, no gdzie bym chciał mieć ten obrazek? Na przykład na samej górze, tak? Wsprawiam img od angielskiego image obrazek. No i oczywiście, gdybym dał samo to, no to nie wiemy jaki, czyli jeszcze parametr src, źródło source. I tu muszę w cudzysłowie kaczki, podkreślenie 1.jpg. To musi się zgadzać dokładnie z nazwą pliku. Czyli jeżeli ja miałem na pulpicie. Kaczki, podkreślenie 1JPG nazwę pliku. No to muszę dokładnie w ten sposób tu wpisać. I znacznik IMG jest jednym z tych znaczników, które nie mają swojego końca, bo obrazek to jest jeden punkt. No, może być większy, mniejszy w zależności od rozmiaru obrazka, ale to jest punkt w treści. Więc nie ma tak jak strąg odtąd dotąd, tylko jest po prostu IMG. I tu nie mamy końca. No i zapisujemy to. Uruchamiamy. I pojawiła się kaczuszka, i za nią dopiero na dole tutaj jest ten tekst. Yy, tak, i teraz no, jeszcze jest jedna ważna rzecz w przypadku IMG. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy tego niewidomego, który posługuje się jakimś programem analizującym treść tej strony. No i on nie wie, co ten obrazek przedstawia. No, nazwa kaczki 1JPG może, może by trochę coś powiedziała. Ale, ale tak naprawdę no może być nazwa dowolna, a treść tego obrazka być może ma znaczenie dla mojej strony. Dlatego innym bardzo ważnym i obowiązkowym na naszych zajęciach elementem jest parametr alt. Parametr alt od alternatyw, alternatywny tekst, alternatywna treść tego obrazka. Ona będzie wyświetlana kiedy? Wtedy, kiedy nie będzie obrazka, dlatego że będzie jakiś błąd w treści. Ona będzie wyświetlana wtedy, kiedy na przykład jeszcze obrazek się nie załaduje, bo ktoś ma wolne łącze. Ona będzie wyświetlana wtedy, kiedy ktoś wyłączył celowo wyświetlanie obrazków w przeglądarce internetowej. No i, no, no i ona będzie wyświetlana wtedy, przepraszam, nie wyświetlana, tylko może czytana, może w jakiś sposób przedstawiana, kiedy osoby niepełnosprawne będą korzystały. Dlatego ja sobie życzę, żeby ten znacznik alt Zawsze tutaj był i opisywał, co jest na tym obrazku, czyli biegająca kaczka. Na przykład. I w tym momencie nasza strona niczym się nie różni, bo obrazek jest. Ale gdybym tu na przykład zrobił błąd w nazwie pliku, więc już takiego pliku nie będzie, i teraz zasymuluję sytuację, że nie ma obrazka, no to tu zamiast obrazka pojawił mi się napis Biegająca kaczka. Także to jest ten alternatywny tekst. Gdyby tego alternatywnego tekstu nie było, no to osoby niepełnosprawne, te osoby, które mają wyłączone obrazki, nie będą tego widziały. Dlatego ten alternatywny tekst jest tutaj obowiązkowy, jako element, że image powinien mieć swój sos i powinien mieć swój jeszcze, jeszcze opis. Dobrze, no myślę, że to jeżeli chodzi o pierwszą lekcję, to na tyle wystarczy i zapraszam do prenumerowania, nie wiem gdzie, tu z której strony dam przycisk, prawda? Do prenumerowania kanału, dodawania kciuka w górę, bo dzięki temu więcej osób się dowie o tych filmach. No i zapraszam do samodzielnego ćwiczenia, do pobrania Atoma albo innego edytora i pisania HTML. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!